3 i 4 są styczne zewnętrznie. Prosta styczna na okręgu o promieniu 4 w punkcie P przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3. Pole trójkąta, którego wierzchołkami są środki okręgów i punkt styczności P jest równy. Na wstępie przyjrzyjmy się dokładnie rysunkowi. Widzimy na nim dwa okręgi, w których promienie mają odpowiednio 3 i 4 jednostki. Można zatem wywnioskować, że długość odcinka O1, O2 jest równa 7 jednostek. Długość O2P to promień okręgu większego, czyli 4 jednostki. Brakuje nam długości boku O1P i za chwilkę będziemy go wyliczać. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden jeszcze fakt. Prosta, która przechodzi przez punkty O1 oraz P, jest styczną. Wiemy z definicji, że styczna jest to prosta, która z promieniem jest czy tworzy kąt prosty. Zatem mamy pewność, że pomiędzy O1P i pomiędzy PO2 mamy kąt prosty. Wobec tego, gdybyśmy ten trójkąt z tych okręgów przerysowali sobie obok, otrzymujemy następujący rysunek. Mamy podstawę A równa się 7, mamy długość B równa się 4, czyli nasz promień, no i mamy brakujący element, długość boku C. Oczywiście powinniśmy wyliczyć tutaj brakującą długość trójkąta i oczywiście wykorzystamy do tego celu twierdzenie Pitagorasa. Tutaj oczywiście od razu przestrzegam przed takim automatycznym zapisywaniem wzoru na twierdzenie Pitagorasa a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Widzimy, że w naszym przypadku nie mamy tego wzoru, no bo wszystko zależy od tego, w jaki sposób opiszemy sobie długości poszczególnych boków. Wobec tego, licząc brakujący bok trójkąta, otrzymujemy, że długość boku C wynosi pierwiastek z 33. No i teraz powinniśmy się zastanowić, jaki jest wzór na pole trójkąta. Oczywiście standardowy wzór to jest A razy H przez 2, no ale mamy tutaj do czynienia z trójkątem prostokątnym i tutaj dochodzi do sytuacji, gdy wysokość jest bokiem trójkąta, czyli długość boku B jest tym samym co wysokość. Dlatego też wzór na pole trójkąta prostokątnego w naszym zadaniu to B razy C przez 2. Ponieważ B mieliśmy od samego początku, C wyliczyliśmy, jest to pierwiastek z 33. Po podstawieniu otrzymujemy 4 pierwiastki z 33 przez 2. Po skróceniu otrzymujemy ostatecznie 2 pierwiastki z 33. Taką odpowiedź mamy w podpunkcie B.